Rejestrując się w platformie gamerhash.com, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox i zapraszam was na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się w grze Warframe i zaraz pokażę wam mojego nowego ampa. Dosłownie przed chwilą go sobie tutaj zbudowałem. Wyekwipujmy go sobie i zaraz będę go sobie ekspić. Czyli mamy na razie ampa pogromce. Już mam tutaj 4 ampy, więc naprawdę nieźle. Tylko 3 mam zbudowane, więc teraz słabo. Tutaj na razie mamy szansę na kryta 28% tym głównym trybem. Celność mamy 100%, więc nieźle. Tutaj mamy czas odnowienia 30 sekund, energia tylko 100, ale ja mam w ścieżce Madurai rozbudowaną, można powiedzieć, że ścieżkę masło-maślane, ale mamy upgrade'a takiego włożonego, dzięki któremu mamy więcej energii, więc powinniśmy mieć coś koło 150, może przynajmniej byłoby fajnie. Energię na strzał 5. Tutaj też mamy szybko strzelność 2,7, więc nieźle, będzie szybszy niż ten nasz amp pogromca. Tutaj mamy obrażenia pustki dość małe, a może będzie spokój. Tutaj też mamy tryby alternatywne, też 100% celności, czas odnowienia 30 energii na sekundę, energia też tylko 100, energia na strzał 0, więc nie wiem, może coś się zbugowało. Obrażenia od pustki mamy 320, więc zobaczymy jak to będzie. Szybko strzelność mamy dość dużą, może 12. Status mamy mniejszy, tutaj obrażenia, szanse na obrażenia krytyczne też mamy mniejsze, ale po zgildowaniu go na pewno będziemy mieć większy, bo tam patrzymy, będziemy mieć 38% szansy na kryta w tym głównym trybie. Więc mi teraz zostało tylko pójście na Hydron, wyekspienie ampa, zgildowanie go, nazwanie go, potem znowu wyekspienie, czyli coś koło pół godziny powinno mi to zająć. Dla was to będzie sekunda, więc co, zaraz się zobaczymy z powrotem. Dobra, jestem już z powrotem. Wyekspiłem naszego ampa, zgildowałem go, nazwałem go Granatnik, bo po prostu chciałem jakąś normalną nazwę mieć. Jeżeli chodzi o samego ampa, powiem, że jest dość mocny. Jak tutaj jest napisane, strzela seriami. W zasadzie serijka to jest, są trzy pociski, takie granaty wybuchają po chwili. Powiem, obrażenia są niezłe. Zanim go zgildowałem, to miał chyba 28% szansy na kryta. I powiem, że nie swoje kryty siadały, bo tam miał mnożnik chyba 1,5. Obrażenia nawet się dało po 5000 obrażeń pustki, więc nieźle. A jeżeli chodzi o tryb alternatywny, to jest niezłe. Powiem, że jest broken trochę, dlatego że jak mamy przeciwnika, naciśniemy scroll, bo scroll to jest tryb alternatywny naszego ampa. W ten promień, bo on strzela promieniem, tak jakby przyczepia się do przeciwnika i grozi tym promieniem. Powiem, że to jest dość niezłe. I na pewno można powiedzieć, że połączeniem z tym trybem alternatywnym może być ścieżka Madurai i można powiedzieć, że umiejętność, która zwiększa energię ampa, dlatego że ten amp dość dużo energii zużywa, ale powiem, że jest dość niezły, naprawdę niezły jest. Teraz go sobie zgildowałem, ma większą szansę na kryta, większy mnożnik obrażeń podczas kryta, więc nieźle. To niestety nie ma żadnych arkan do broni, ale na pewno coś się wykombinuje. No i chciałbym jakąś arkanę na obrażenia, na szansę na obrażenia krytyczne, bo na pewno granatnik plus szansa na kryta równa się miazga na Eidolonie. Zaraz go sobie przetestujemy na Eidolonach, w zasadzie dla was to będzie sekunda, tak jak już mówiłem. Robimy cięcie i widzimy się już na polowaniu. Jestem już z powrotem na polowanie na Eidolony. Zaraz sobie przetestujemy naszego ampa, a zanim przetestujemy, to najpierw musimy dotrzeć do Eidolona. Tutaj już jest polowanie w trakcie, więc nawet lepiej, bo przynajmniej musimy się męczyć z szukaniem Eidolona i szukaniem lurów, więc sobie przetestujemy naszego, jak już powiedziałem, ampa. Pierwszy tryb, tak jak mówiłem, to jest taka seryjka tych granatów, które wybuchają, co jest naprawdę według mnie dość mocne. A drugi tryb, w zasadzie ognia, to jest taki promień. Obrażenia dość małe bije. Spodziewałem się, że będzie coś lepszego. Tutaj musimy jednak po krótkim czasie znowu poczekać, aż nam się odnowi energię, więc to jest straszny minus w zasadzie tego ampa. A tutaj ten pierwszy tryb jest według mnie strasznie fajny. Tutaj jest duże obrażenia, bije do tego powierzchniowe. I w zasadzie już Eidolon będzie padał, więc spoko. Tutaj oznaczmy sobie jego rękę, bo przynajmniej jak zabijemy rękę, to chyba będzie ryczał, a ryczenie na początku jest spoko, bo przynajmniej zbytnio dużo nam nic nie zrobi. 20 tysięcy kryt, spoko. Obrażenie jak najbardziej na propsie. Tam mogę sobie odpalić nasz pancerz, żeby nam się naładował podczas nieśmiertelności, bo jak mamy nieśmiertelność Rainem, jak zadają nam obrażenia, to po prostu ten nasz armor się nabija i mamy więcej po prostu armora, co jest naprawdę strasznie OP. Jeżeli chodzi o sam zasięg tego ampa, to jest dość mało, bo jak widać te pociski tak spadają, do tego drzewo nam zasłoniło, więc nieźle.
Amp jak najbardziej na probie, bo przynajmniej dużo obrażenia bije. Zasięg ma co prawda mały, ale jednak obrażenia w zasadzie ma zamiast zasięgu, co jest spoko sprawą. Musiałbym tylko sobie w ścieżce Madurai, jeżeli to jeszcze jest możliwe w moim przypadku, ulepszyć sobie może jeszcze bardziej regenerację tej energii. I też by się przydało jednak ulepszyć tą ilość tej energii, bo jednak tempo, w jakim w zasadzie kończy nam się ta energia, jest straszna. Dlatego jak używamy tego drugiego trybu, to kompletnie, bo jak widać z sekundy na sekundę coraz więcej nam energii schodzi. Ale amp strasznie dobry, strasznie rycznie tego Eidolona. 23 tysiące kryt, 27 i plus 27, czyli 50 coś, koło 1000 kryt. Tutaj trochę slamiłem, że odpaliłem ryk. Mogłem sobie odpalić pancerz, bo nie odpaliłem sobie tamtym razem. Dobra, tutaj już mamy dwa kryształy Eidolona zniszczone w ciągu 2 minut, trochę słabo. Ale nadróbmy sobie srasone tą srasoną odległość, bo jednak ampem się przydaje być dość blisko. Używajmy sobie, no w zasadzie nie było nawet chwili jak użyć. A tutaj sojusznicy strasznie duże obrażenie biją. Zobaczmy jak wypada, no 30% nie tak źle jak sądziłem. Tutaj wziąłem sobie karierę Prima, dlatego że amunicję można nam zbierać. A jak widać, tutaj zbytnie amunicji nie potrzebujemy. To już Eidolon będzie sobie padał za chwilę, więc spoko, szybki odcinek będzie przynajmniej. Dobra, szczerze amp jak najbardziej na propsie, strasznie fajny jest. Szkoda, że ten Eidolon nie ryczał i nie wzywał swoich wombalistów, żeby po prostu żeby dali mu trochę tego pancerza, bo jednak chciałbym przedostać, jak mniej więcej wygląda ten fokus, gdy mamy już więcej przeciwników. Dobra, odpalę sobie trójkę, bo już zaraz Eidolon będzie się podnosił. Naładujmy sobie naszą lankę. Przybliżenie jak największe, żeby ta szansa na kryta była jeszcze większa. I strzelmy sobie właśnie teraz. Zobaczmy ile. Ładne 30 tysięcy, strasznie, strasznie duże te obrażenia tutaj nam padają i chyba już więcej nie strzelimy sobie w tego Eidolona, chociaż... Dobra, cios kończący wpadł, spoko, tam było 14 tysięcy, czyli razem 28 tysięcy obrażenia, dość spoko wpadają, sądziłem, że będą trochę mniejsze, ale i tak, to jak się boostują te obrażenia, jest strasznie fajne z tymi wszystkimi frame'ami. Dobra, tutaj Eidolon pojmany na strasznym luzie, tutaj możemy w zasadzie Eidolona już solować. Mieliśmy w ogóle Harrowa w teamie, więc nieźle. I mamy największe obrażenia teama, 39%, więc sądzę, że lanka nam zapewnia te obrażenia, bo raczej naszym ampem byśmy czegoś takiego nie zrobili. Oznaczmy sobie jeszcze nasze Cetus i zacznijmy sobie wracać na nie. Mieliśmy 3 lury, w zasadzie nic nam nie ucierpiało, nawet ani razu chyba tam nie umarliśmy. Z tego co pamiętam, szczerze opłacało się farmić te 60 ogników Cetus, bo przynajmniej mamy mocnego ampa i został mi amp z ostatniego tiera, nie wiem jak się to odmienia, a kolejny amp jest dość tani, bo 10 ogników Cetus kosztuje jedna część, więc spoko, około 30 tam ogników Cetus potrzebujemy, ja już mam chyba coś koło 5, więc nie jest tak źle. Jest to, ja się z wami żegnam, odcinek według mnie udany, przetestowaliśmy sobie naszego ampa i w kolejnych odcinkach z polowania na pewno będziemy sobie tego ampa używać, bo jest naprawdę kozak. Ja się z wami żegnam, do następnego, siemka.